30 kwietnia każdego roku od kilkudziesięciu lat cała Holandia staje na głowie, żeby godnie uczcić święto narodowe Dzień Królowej. Tego dnia nie działa komunikacja miejska. Ulice Amsterdamu zaludniają się tłumem mieszkańców i przyjezdnych. Festyn trwa dzień i noc. Wizytówką Amsterdamu są kanały i drogi wodne. Przecinają miasto wzdłuż i wszerz. Ich łączna długość wynosi prawie 80 km. Od kilkuset lat stanowią główną sieć komunikacyjną. Kursują po nich barki i taksówki wodne. Na kanałach cumuje też kilka tysięcy łodzi mieszkalnych. Najbardziej znane kanały to te położone w obrębie Starego Miasta, tworzące sieć zwaną Grachtengordel. Wzdłuż nich wyrosły rezydencje zamożnych mieszczan i spichlerze. W Amsterdamie jest ponad 1000 mostów, dużych, kamiennych i małych drewnianych, wąskich i szerokich, prostych i kunsztownych. W Amsterdamie nie ma siedziby rządu ani parlamentu, a jednak większość Holendrów uznaje go za stolicę. Aglomeracja liczy 1 000 000 mieszkańców, ponad dwukrotnie więcej niż stolica administracyjna Haga. Holenderska metropolia od niepamiętnych czasów przyciąga z magiczną siłą przyjezdnych z całego świata. Swego czasu wybierali ją bez wahania imigranci z dawnych holenderskich kolonii. Kulturowy miszmasz, tolerancja i otwartość na świat pozostały znakiem firmowym Amsterdamu do dziś. Ci, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, błyskawicznie zorientują się, że po centrum nie da się poruszać samochodem. Jedyną rozsądną alternatywą dla czterech kółek jest rower, czyli po niderlandzku fietsen. W Amsterdamie jest zarejestrowanych ponad 600 tysięcy tych środków transportu. Niewiele mniej niż mieszkańców właściwego miasta. Nie bez powodu metropolia nad rzeką Amstel doczekała się miana rowerowej stolicy Europy. Nie ma chyba drugiego takiego miasta, w którym wystawia się mandaty za źle zaparkowane rowery, a czasem nawet odholowuje je. Rowerzyści mają poza tym pierwszeństwo przejazdu przed zmotoryzowanymi. Jazdę samochodem utrudniają nie tylko wąskie uliczki, swobodę poruszania się ograniczają brunatne słupki oznaczone krzyżami świętego Andrzeja. To tak zwane Amsterdam Metries, odlane ponad 100 lat temu ze starych dział. Teraz stopniowo znikają z uliczek miasta. Wysłużone obijaniem piszczeli przechodniów i rowerzystów, są sprzedawane na aukcjach jako pamiątki. Jak na miasto średniej wielkości, Amsterdam może się poszczycić ogromną liczbą muzeów, w większości ulokowanych w zabytkowych, niebanalnych architektonicznie budowlach. Intrygująca architektura, tyle że współczesna, króluje na obrzeżach centrum, przede wszystkim na terenie dawnego portu wschodniego. Nowoczesne, przykuwające wzrok biurowce i apartamentowce wyrosły także na sztucznych wyspach usypanych obok. Wizytówką tzw. Amsterdamskiej Szkoły Architektury działającej w latach 1911-23 jest ta budowla Hetschip, czyli statek. Wędrówkę po muzeach można przedłużać w nieskończoność. Aby poznać historię Amsterdamu, warto wybrać się w pierwszej kolejności do Muzeum Historycznego. Krok po kroku, rok po roku możemy prześledzić, jak jego mieszkańcy ujarzmiali morze, zasypując polderami i wałami kolejne ary. W pierwszym pomieszczeniu za wejściem szklane witryny z rzeźbami i zabytkowymi skrzyniami. Obok ogromna plansza, na której wyświetlane są filmy pokazujące życie codzienne w ciągu wieków.
Amsterdam powstał na miejscu osady rybackiej leżącej u podmokłego ujścia rzeki Amstel. Ogromnym nakładem pracy usypano pierwsze sztuczne pagórki, potem zabezpieczane przed przypływami i powodziami przez wały i tamy. 5 milionów pni jodu wbitych w ziemię na głębokość 12 metrów stało się jak najbardziej dosłownym fundamentem przyszłego miasta. Aby ujarzmić napływające masy wody, wykopano pierwsze groble i kanały. W 1275 roku hrabia Holandii, Floris V, zwolnił wioskę nad Amstel z opłat myta, co dało impuls do jej rozwoju. Hrabiowski dekret był pierwszym udokumentowanym w kronikach faktem w dziejach Amsterdamu. Zapewne dlatego przyjmuje się tę datę jako rok powstania miasta. Niedługo potem zasypano leżący centralnie staw, urządzając na nim średniowieczny rynek. Od początku do chwili obecnej plac ten nosi tę samą nazwę Dam. Miejscowość nad Amstel miała korzystne położenie z punktu widzenia handlu morskiego. Przyznanie ulg celnych zapoczątkowało jej dynamiczny rozwój. Apogeum rozkwitu przypadło na XVII wiek. Amsterdam stał się wówczas największym i najbogatszym portem świata, z czasem również ważnym centrum finansowym kontynentu. Od tamtej pory aglomeracja rozrasta się na kolejnych usypywanych jęzorach lądu zwanych Ijalande. Przedmioty codziennego użytku i części garderoby z różnych epok. Na górnej kondygnacji prezentacja współczesnego miasta. Znakiem charakterystycznym nowych czasów są coffee shops. To eufemistyczna nazwa lokali, w których można legalnie kupić i konsumować miękkie narkotyki, tak jak haszysz czy marihuana. Najstarszym przybytkiem tego typu jest bulldog. Powstał jeszcze przed legalizacją używek. Pod siedzeniami stołków barowych wciąż są skrytki, w których w przypadku nalotu policji można było w okamgnieniu pozbyć się narkotyku. Liberalni Holendrzy zdecydowali się na pozwolenie na handel miękkimi używkami, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się narkotyków mocniejszych, groźniejszych dla zdrowia. Udało im się to, ale z drugiej strony wzrosła liczba tych, którzy prawdopodobnie w ogóle nie sięgnęliby po marihuanę, gdyby nie fakt, że jest legalna. W latach 80. w Holandii działało 9 legalnych coffee shops. 10 lat później ponad 100 w samym tylko Amsterdamie. Budynek Muzeum Historycznego pochodzi z końca XVII wieku. Pierwotnie mieścił się w nim przyklasztorny sierociniec z osobnymi podwórzami do zabawy dla chłopców i dziewcząt. Obecnie na dziedzińcach stoją kawiarniane ogródki. Z czasem drewniana zabudowa ustąpiła murowanej. Murami okiełznano również skuteczniej wodę w kanałach. Najlepiej poznać miasto podróżując właśnie nimi. Jest to możliwe na pokładzie którejś z ponad 100 łodzi wycieczkowych kursujących po nich. Na ląd można zejść niemal w dowolnym miejscu. Wzdłuż kanałów znajduje się mnóstwo mini przystani przeznaczonych dla łodzi wycieczkowych i taksówek wodnych. Z pokładu najlepiej widać piękno i różnorodność zabytkowych budynków z ozdobnymi gzymsami i szczytami. Eleganckie, rzeźbione lub malowane tablice ścienne często nawiązywały do profesji właściciela. Detale architektoniczne były też świadectwem zamożności i gustów domowników. Dzięki swej różnorodności ułatwiały identyfikację poczmistrzom, zanim wprowadzono numerację domów.
Nastąpiło to w 1795 roku, gdy Amsterdam był pod panowaniem Napoleona. Od tej pory oryginalne ornamenty straciły rację bytu, w nowo powstałych budynkach gzymsy i zwieńczenia elewacji były dużo bardziej oszczędne. Mimo rosnącego znaczenia Amsterdamu jako ośrodka gospodarczego i kulturalnego, miasto nigdy nie stało się siedzibą rządu. Po upadku Napoleona na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku status oficjalnej siedziby niderlandzkich władz przyznano Hadze. Nie nadwątliło to prestiżu Amsterdamu, który do dziś pozostał dynamicznym centrum kraju. Jego narodową kulturę wzbogaca obecność ponad 170 grup etnicznych. Miasto na wodzie było zawsze gościnne dla tych, którzy z różnych względów opuszczali swoje rodzinne strony. Hugenotów z Francji, Żydów z Portugalii, Hiszpanii i Niemiec, no i oczywiście imigrantów z dawnych holenderskich kolonii. Akurat w tym przypadku pozory mylą. Szkocja nie była nigdy pod niderlandzkim panowaniem. Ten uliczny muzykant stwierdził najpewniej, że rzewny dźwięk skrzypiec nie przyniesie mu fortuny i dlatego sięgnął po dudy. Muzyczna scena jest różnorodna jak frontony kamienic. Bogatą tradycję ma muzyka organowa, nie tylko sakralna, wykonywana w kościołach. Pod koniec XIX wieku organy dosłownie wyjechały na ulice, a do grania na nich nie potrzeba było znajomości nut. Przydawały się za to silne ramiona. Organy na kółkach, podobne do naszych katarynek, zawojowały także inne miasta Europy, ale tylko w Amsterdamie moda na nie utrzymała się dłużej niż kilka dekad. Jeszcze w 1950 roku po mieście jeździło ponad 50 grających pojazdów. Niestety do dziś przetrwało tylko kilka. Ten wspaniały, odrestaurowany egzemplarz ochrzczono imieniem niderlandzkiego malarza Fransa Halsa. I znowu na wodzie. Okazuje się, że zapaleni rowerzyści mogą pedałować także na niej. Po kanałach kursuje 120 rowerów wodnych, tak zwanych Waterfietsen, które można wynająć na przystaniach. Pierwotnie kanały były głównymi arteriami komunikacyjnymi. Przemieszczali się nimi mieszkańcy, przewożono nimi większość towarów. Dziś służą głównie turystom. Do ich dyspozycji jest 110 promów obwożących pasażerów po najciekawszych punktach miasta. W 14 kluczowych znajdują się przystanki, gdzie można wyjść na ląd, by móc przyjrzeć się zabytkom z bliska. Specjalną trasę ma Muzeum Bot. Jak sugeruje nazwa, zatrzymuje się przy najważniejszych miejskich muzeach. Osobną kategorię stateczków stanowią tak zwane salonbote z otwartymi pokładami. One również kursują po kanałach w historycznej części miasta zarówno w dzień, jak i nocą. Singel i Oudeschans to najstarsze kanały. Do XVI wieku wyznaczały granice miasta. Rozwój miasta wymusił budowę nowych. Trzy kolejne Herrengracht, Kaisersgracht i Prinzengracht wykonano na planie okręgów otaczających centrum. Te główne drogi wodne opasały też Singel. Później przekopano między nimi poprzeczne kanały. Nieustanny cykl przypływów i odpływów sprawia, że woda w kanałach wymienia się, dlatego pierwotnie wykorzystywano je jako odpływy kanalizacyjne. Przepływając pod niezliczonymi mostkami docieramy do rzeki Amstel, nad którą wyrósł Amsterdam. Jej brzegi spina bodaj najsłynniejszy most miasta i zarazem jeden z jego symboli – Maherbruch. Wzniesiono go w 1691 roku. Pierwotna przeprawa była tak wąska, że z trudem mogło się na niej minąć dwóch przechodniów. W 1969 roku poszerzono ją, udostępniając do ruchu kołowego. Po ostatniej dużej renowacji w 2003 roku ruch samochodowy został jednak wstrzymany. Dziś zabytkowy most służy wyłącznie spacerowiczom i rowerzystom. I jeszcze jedna wizytówka miasta, de Blaubruch,
Czyli niebieski most. Gwoli ścisłości powinien nazywać się raczej szary, bo niebieskim przestał być w XIX wieku, gdy drewniany most z 1600 roku, faktycznie odmalowany na błękitno, zastąpiono nowym z kamienia. Obecna konstrukcja jest wierną kopią mostu Aleksandra w Paryżu. Wzdłuż kanałowych nabrzeży cumują pływające domy. Rosnące ceny działek w połowie XX wieku skłoniły wielu mieszkańców do takiej nietypowej wyprowadzki. Na łodziach lokowali się również liczni imigranci. Dziś mieszkanie na wodzie jest bardziej modą niż koniecznością. Niektóre łodzie kryją w środku ekskluzywne apartamenty. Z podlewaniem kwiatków nie ma tu w każdym razie problemów. Oton Atmo. Obecnie mamy w mieście 2,5 tysiąca łodzi mieszkalnych. Każda z nich wymaga specjalnego pozwolenia. Pływające apartamenty cumują głównie w okolicach Starego Miasta i w tzw. Starym Porcie. Wszystkie są podłączone do miejskiej kanalizacji i mają prąd elektryczny. Te udogodnienia są jednocześnie przeszkodą. Podłączone do miejskich mediów nie mogą od tak ruszyć w rejs. Wśród nich są też pływające hotele. Buja nieznacznie, w sam raz, by ukołysać do snu. W każdym razie gościom raczej nie grozi choroba morska. Jak się żyje na łodzi? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy najszybciej w Muzeum Pływających Domów na Prinsengracht. Powierzchnia mieszkalna jest całkiem spora, wynosi średnio 80 metrów kwadratowych. Ale coś za coś. Sufity są bardzo niskie. Nad kojami do spania jest maksimum 60 cm. Poza tym prawie wszystko jest tak jak w mieszkaniu z cegły. W każdej łodzi jest kuchnia, salon, łazienka i toaleta, bieżąca, ciepła i zimna woda, elektryczność i kanalizacja. Niektóre łodzie są urządzone w rustykalnym stylu. Mieszkanie na wodzie to intrygująca przygoda, ale mało kto decyduje się zamieszkać w łodzi na stałe. Zwłaszcza, że utrzymanie takiego lokum wcale nie jest tańsze, tak jak było kiedyś. Oprócz opłat za media trzeba płacić odpowiednik czynszu. Poza tym łodzie wymagają stałej konserwacji. Nasza łajba przeciska się przez wąski pas kanałów wokół Starego Miasta. Przed oczami turystów przewijają się majestatycznie kolejne zabytki, a właściwie ich fasady. Żeby odkryć w pełni ich czar, trzeba pofatygować się do nich na piechotę. Z pokładu łodzi nie dostrzeżemy na przykład takiego oto fenomenu. Niektóre domy nad kanałami pochylają się. I nie jest to złudzenie optyczne. Budynki stoją na podmokłym, niestabilnym gruncie, jak słynna wieża w Pizie, i faktycznie stoją krzywo. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ponieważ schody w kamienicach są bardzo wąskie, meble i sprzęty domowe ciągano specjalnymi wysięgnikami mocowanymi do gzymsu, a przedmioty ładowano przez okna. Dzięki temu, że domy stały krzywo, ciężary nie zaczepiały dekoracyjnych fasad i nie uszkadzały ich. Przy przeprowadzkach dźwig na linie jest nieodzowny także dziś.
Od setek lat Dam jest głównym placem miasta. Od niego odchodzą promieniście promenady handlowe. Z 6000 sklepów, 165 antykwariatami i 21 targami Amsterdam jest największą metropolią handlową Holandii. 1/3 sklepów i prawie połowa spośród 1200 restauracji i kawiarni leży w ścisłym centrum. 9 straatjes, tak mówi się o 9 malowniczych uliczkach na starówce, z niezliczonymi sklepikami, barami i galeriami. Wszystko, czego dusza zapragnie, od ręcznie malowanej ceramiki po ekstrawagancką modę. Na Singelu, jednym z najstarszych kanałów, dryfują pływające kwiaciarnie. To pamiątka z czasów, gdy każdego ranka z okolicznych ogrodów łodziami dostarczano do miasta świeże kwiaty. Pływający jarmark działa od 1862 roku i od tamtej pory przyciąga mieszkańców i przyjezdnych paletą bajecznych kolorów. Wizytówką Holandii są oczywiście tulipany. Zależnie od pory roku sprzedaje się dojrzałe kwiaty albo cebulki. Co ciekawe, narodowy kwiat Holandii wcale nie pochodzi stąd. Jego ojczyzną jest prawdopodobnie daleki Kazachstan lub Sri Lanka. Do Niderlandów i reszty Europy dotarł w XVI wieku przez Antwerpię. Tulipany podbiły serca Holendrów, ich cebulki służyły nawet przez pewien czas jako środek płatniczy. Były dosłownie na wagę złota, przelicznik wagi do wartości był identyczny. Hodowla kwiatów stała się specjalnością Holandii i do dziś stanowi ważny segment gospodarki. W 2007 roku wyeksportowano w szeroki świat cięte kwiaty o wartości ponad 3 miliardów euro. Na cebulkach budżet państwa zarobił 670 milionów euro. Osobliwością na holenderskim rynku są lekkie narkotyki, grzybki halucynogenne i nasiona marihuany. Ich sprzedaż jest legalna, ale nie wolno ich spożywać nigdzie poza lokalami zwanymi coffee shops. Twarde narkotyki są zabronione i handel nimi grozi bardzo surowymi karami. W Amsterdamie działa około 400 coffee shops. Wewnątrz lokali unosi się charakterystyczny słodkawo-korzenny zapach. W niektórych panuje leniwa atmosfera, w innych muzyka dudni tak, że słychać ją na zewnątrz. Bulldog to najstarszy i najbardziej znany coffee shop. Dumpkring w sercu miasta zyskał sławę za sprawą prominentnych gości. Przed kilkoma laty kręcono w nim długą scenę do filmu Ocean's 12. Podobno George Clooney i Brad Pitt czuli się tu doskonale. W innych okolicznościach kamery raczej nie byłyby mile widziane w coffee shopie. Właściciele i goście lokali tego typu nie życzą sobie wycelowanych w nich obiektywów. Jonas, stały bywalec tego coffee shopu, nie czuje się speszony. 25-letni student przychodzi tu od dawna i twierdzi, że świetnie zna się na sztofie. Nie on jeden śmieje się z kuriozum, jakim jest zakaz palenia tytoniu wprowadzony w lipcu 2008 roku, obejmujący swym zasięgiem również te przybytki. Cóż, prawo to prawo, gościom zaproponowano w zamian fajki wodne. Spragnieni zakazanego owocu, ale nie mający doświadczenia w jego spożywaniu, powinni koniecznie pozostać przy barze pod czujnym okiem obsługi. Lepiej zasięgnąć rady, by zamiast lekkiego oszołomienia nie przeżyć czegoś znacznie mniej przyjemnego. Wcześniej marihuana była importowana. Od kilkunastu lat Holendrzy uprawiają rodzimą odmianę konopi. Na barze leży menu z listą dostępnych używek. Większość z nich jest pakowana w małe torebki. Im lżejsza zawartość, tym lepsza jakość. Jonas, co się zmieniło od 1 lipca 2008 roku w coffee shopach? Co z tym zakazem palenia? Tak, nowe prawo uniemożliwia palenia haszyszu czy marihuany zmieszanej z tytoniem. Możesz palić swój sztof tylko w fajce wodnej, normalnej fajce albo jako joint. Właściciele lokali kombinują teraz, jak wydzielić pomieszczenia, w których można by było legalnie palić tytoń, bo używka bez dodatku może zwalić z nóg. Coffee shop nie trudno pomylić ze zwykłą kawiarnią, czyli coffee house. Na pierwszy rzut oka wiele z nich wygląda bardzo podobnie.
W normalnym Coffee House napijemy się espresso i zjemy kanapkę. W menu nie ma keksu z haszyszem czy innych tego typu odjazdowych ciastek, a próba zapalenia jointa może się skończyć wyproszeniem z lokalu. Koniklik Palace stoi w centrum miasta. Imponujący pałac w barokowym stylu jest dziełem Jacoba van Campena. Pierwotnie służył jako ratusz. Wzniesiono go w połowie XVII wieku na fundamencie z 13 tysięcy drewnianych pali. W czasie rządów brata Napoleona, Louisa Bonaparte, pałac stał się prywatną rezydencją monarchy i tak pozostało do dziś. Formalnie należy do państwa, które odnajmuje go za symboliczny czynsz królowej Beatrix. Rezyduje ona wprawdzie na stałe w Hadze, ale pałac służy jej do celów reprezentacyjnych przy okazji różnych uroczystości. Na prawo od pałacu wznosi się Nieuwekerk. Drugi kościół parafialny Amsterdamu zbudowano pod koniec XIV wieku. W jego dostojnych murach odbywały się liczne państwowe i religijne uroczystości. W 1814 roku zaprzysiężono w nim pierwszego króla Niderlandów, Wilhelma I. Tutaj też odbyła się w 1980 roku koronacja obecnej monarchini. W ciągu wieków świątynia była kilkakrotnie przebudowywana, ale nigdy nie doczekała się dodatkowej wieży, żeby nie przytłaczać swoją formą stojącego po sąsiedzku Pałacu Królewskiego. Po lewej stronie tegoż znajduje się Amsterdam Diamond Center. Największe i najstarsze w mieście centrum jubilerstwa rzemiosła, które ma w Holandii ponad 400-letnią tradycję. Naprzeciwko kolejna atrakcja turystyczna, gabinet figur woskowych Madame Tussaud. W przeciwieństwie do podobnych placówek w innych miastach Europy, ten jest interaktywny. Tworzy perfekcyjną iluzję wspólnych zakupów z Jennifer Lopez, gry w piłkę z Ronaldinho czy rejsu z Johnnym Deppem na pokładzie pirackiej galery z Karaibów. Wśród celebrytów nie zabrakło woskowego Shona Connery'ego w szkockiej spódniczce. Parę kroków dalej, za Muzeum Historycznym, wznosi się Bechinghof, jeden z nielicznych zachowanych kompleksów mieszkaniowych, które w XV wieku dominowały w krajobrazie miasta. Ten należał do Beginek, świeckiego stowarzyszenia kobiet, które jak mniszki zajmowały się edukacją dzieci i opieką nad chorymi. Po lewej stronie od wejścia do pierwszego budynku oznaczonego numerem 34 odkrywamy intrygującą galerię tabliczek z motywami biblijnymi. Kiedyś były powszechne, ale większość z nich uległa zniszczeniu w pożarach, które w ciągu wieków, zwłaszcza w feralnym pod tym względem 15 stuleciu, pustoszyły Amsterdam. Dom pod numerem 34, Het Houtenhuis, oparł się pożarom. Jest najstarszym zachowanym do dziś drewnianym domem w Holandii. Lokatorki Beginhof pochodziły w większości z zamożnych rodzin. Niezamężne lub owdowiałe tworzyły wspólnotę quasi-zakonną, choć nie składały ślubów przed Bogiem. Z ich pierwotnego kompleksu mieszkalnego pozostało około 40 budynków i dwa kościoły, stojące wokół dziedzińca ze starannie utrzymanym ogrodem. Gdy pod koniec XVI wieku dominującą religią stał się kalwinizm, katolikom zabroniono odprawiania nabożeństw. Dopiero 100 lat później ówczesny prałat parafii Beginek otrzymał zgodę na zaadaptowanie jednej z kamienic na kaplicę do modlitwy. Warunkiem powstania tzw. Schlupfkirche było to, by świątynia nie była widoczna od strony ulicy. W 1971 roku w domku oznaczonym numerem 26 zmarła ostatnia amsterdamska Beginka. Ale przeznaczenie kompleksu nie zmieniło się. Nadal mieszkają tu samotne kobiety. Engelskirk, angielski kościół, stanął w 1329 roku na styku dwóch dziedzińców. Gotycka świątynia przetrwała czasy prześladowań religijnych, wojny i pożary. Po każdym z nich była odbudowywana na nowo.
I znowu na wodzie, ale tym razem ruszamy w kierunku zachodnim, ku najstarszej protestanckiej świątyni Niderlandów. Oto Westerkerk. Zbudował ją w 1600 roku mistrz Hendrik de Keyser. Kościół reprezentuje styl holenderskiego renesansu. Wieńczy go charakterystyczna 85-metrowa dzwonnica. Ukończono ją w 1638 roku, zaopatrując w ponad 7-tonowy dzwon. Jego melodię można usłyszeć w każdy wtorek samo południe. października 1669 roku w Westerkerku pochowano Rembrandta van Rijna. Niestety nikt nie wie, w którym dokładnie miejscu złożono jego ciało. Jedynym odniesieniem do pochówku wielkiego malarza jest skromna tablica pamiątkowa na jednej z kolumn w północnej nawie. Dumą Westerkerku są jego organy. Dla rozkochanego w muzyce Amsterdamu mają one szczególne znaczenie. Co miesiąc rozbrzmiewają pełnym głosem podczas koncertów kantatowych. W Wielki Piątek odgrywa się na nich tradycyjnie Pasję Świętego Jana, Johanna Sebastiana Bacha. Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z Westerkerkiem był ślub królowej Beatrix z księciem Klausem von Amsberg, który odbył się w jego murach w 1966 roku. Przed portalami Westerkerku stoi brązowa figura wyobrażająca małą żydowską dziewczynkę, która mieszkała parę kroków stąd, nad Prinsengracht. Anna Frank, bo o niej mowa, spisała swoje krótkie życie w pamiętniku, który stał się wstrząsającym świadectwem okropieństw wojny. Anna Frank miała 14 lat, gdy rozpoczęły się prześladowania Żydów pod okupacją niemiecką. W 1942 roku ukryła się wraz z rodziną w pracowni ojca, gdzie spędziła dwa długie lata. Zadenuncjowani przez holenderskiego donosiciela Frankowie zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Anna zmarła na tyfus w 1945 roku, na krótko przed zakończeniem wojny. Odkrycie i publikacja jej pamiętnika stały się sensacją. W kolejnych latach przetłumaczono go na kilkadziesiąt języków. Parokrotnie zawarte w nim świadectwo przenoszono też na ekran. Rękopis słynnego pamiętnika można zobaczyć w domu, w którym się ukrywała i który zamieniono na muzeum. Powrót do teraźniejszości. Niedaleko Westerkerku i Anne Frank Huys, nad kanałem Herengracht, znajduje się osobliwe muzeum, Henrikje, w którym pewna hobbystka zgromadziła ogromną kolekcję torebek i portmonetek. Ta niezwykła placówka mieści się w zabytkowej budowli z 1664 roku. Wnętrza zdobią autentyczne malowidła ścienne i kominki z XVII i XVIII wieku. Ta torebka jest wyłożona szylkretem i masą perłową. To była pierwsza torebka, jaką kupiła moja matka. Od niej zaczęła się kolekcja, która z czasem przerodziła się w muzeum. Z biegiem lat pani Henrikje wzbogacała swoją kolekcję o kolejne eksponaty. Torebki z różnych epok i materiałów, modele charakterystyczne dla konkretnej mody i unikatowe, prawdziwe dzieła sztuki. Najstarsze egzemplarze pochodzą z XV wieku. Dzisiaj w skład kolekcji wchodzi 2,5 tysiąca eksponatów. Ta torebka odwzorowuje kształt luksusowego parowca Normandia. W 1935 roku wypłynął on z Hawru do Nowego Jorku. Wszyscy pasażerowie pierwszej klasy dostali w prezencie takie właśnie cacko. W muzeum pani Henrikje można nie tylko oglądać, ale i kupować. Właścicielka kolekcji wspiera utalentowanych jej zdaniem projektantów, wystawiając ich modele na sprzedaż.
Najciekawsze miejsca w Amsterdamie można odwiedzać jedno po drugim na piechotę. Między zwiedzaniem kolejnych muzeów można zatrzymać się w którejś z wielu ulicznych kafejek. Najgwarniej jest tradycyjnie na Rembrandtplein, nieopodal Herengracht. Słynny XVII-wieczny artysta Rembrandt van Rijn użyczył imienia reprezentacyjnej alei. Zresztą duch jego twórczości jest w Amsterdamie wszechobecny. W małym parku sąsiadującym z ulicą grupa młodych artystów uwieczniła w trójwymiarze jedno z jego najsłynniejszych dzieł. Rzeźba z brązu u stóp statui Rembrandta wyobraża w trzech wymiarach postaci z obrazu Straż Nocna. Kto chciałby zobaczyć oryginał na płótnie, musi udać się w kierunku Placu Muzeów. Najwygodniejszym środkiem transportu w tej okolicy jest rower. Zmotoryzowani nie mają tutaj wstępu. Plac Muzeów przylega od południowo-wschodniej strony do Starego Miasta i pięknego parku miejskiego Vondelpark. Po placu można się poruszać tylko na piechotę lub rowerem. Ze wszystkich stron otaczają go muzea, ale i on sam jest nie lada atrakcją. Zwłaszcza podczas któregoś z licznych miejskich festynów, które odbywają się naprzeciwko Rijksmuseum. Państwowe Rijksmuseum jest ulokowane w imponującej neogotyckiej budowli z 1885 roku. Nawet jeśli muzeum jest zamknięte, wyprawa do niego nie jest stratą czasu. Spacer po okolicznych ogrodach to wystarczająca rekompensata. Zgromadzona tu kolekcja sztuki holenderskiej nie ma sobie równych. Do najcenniejszych eksponatów należą malowidła Rembrandta, takie jak portret członków cechu sukienników czy Johannesa Wespronka, dziewczyna w błękitnej sukni. Niemniej słynne wesoły bibosz Franka Halsa, mleczarka Jana Vermeera, dzieła młodego Rembrandta, pierwszy autoportret, Jeremiasz opłakujący zniszczenie Jerozolimy, żydowska narzeczona, no i najbardziej znane, nocna straż. Swoje sztandarowe arcydzieło najwybitniejszy malarz holenderskiego złotego wieku uznał za gotowe w 1642 roku. Do 1715 roku wisiało ono na ścianie w sali balowej amsterdamskiej gildii strzelców. Pierwotnie obraz nosił tytuł Wymarsz Kompanii Strzelców. Przemianowano go po przeprowadzce dzieła do miejskiego ratusza. Obraz powieszono niefortunnie nad kominkiem. Błękitna farba, którą Rembrandt odmalował niebo, pokryła się sadzą, zmieniając scenerię na ewidentnie nocną. Dym z kominka solidnie okopcił także gwardzistę bębniarza po prawej stronie i zmatowił werniks. W efekcie rezydenci ratusza zdecydowali się obciąć boki obrazu, a samo malowidło przemianowali na nocną straż. Wielbiciele kunsztu Rembrandta powinni też koniecznie odwiedzić jego dom rodzinny na Jodenbreestraat. Rembrandt Huis należy bez wątpienia do najbardziej znanych budowli w Amsterdamie. Holenderski mistrz mieszkał tu 21 lat. Po śmierci zamożnej żony popadł w kłopoty finansowe i został zmuszony do przeprowadzki nad Rozengracht. Wyposażenie domu i zbiór dzieł sztuki poszły pod młotek. Zanim to się stało, komornik sporządził szczegółową inwentaryzację majątku. Dzięki temu potomni mogli wiernie odtworzyć wnętrze Rembrandt Huis. Mistrz mieszkał tu i udzielał lekcji malowania. Rembrandt Huis przekształcono na muzeum na początku XX wieku. W jednym z pokojów zwiedzającym demonstruje się technikę wykonywania akwafort, którą posługiwał się również Rembrandt. Wszystkie narzędzia i materiały są autentyczne. Płytę z wytrawionym rysunkiem i farbą należy przycisnąć do papieru. To właściwie wszystko. Papier absorbuje farbę z zagłębień w płycie. Do uruchomienia prasy potrzeba sporo siły. Jest skonstruowana z ciężkiego, masywnego drewna. Całe urządzenie jest zrobione z drewna, nawet rolki. I nie ma żadnej metalowej śruby. Na papierze odbija się wytrawiony wzór.
Technika akwaforty przetrwała zmieniające się style i mody. W XVIII wieku udoskonalono ją, poszerzając możliwość oddawania półcieni. Tak oto zdobywamy wydruk zgodny z oryginałem sprzed wieków na ścianę do własnego domu. Na piętrze mieściła się pracownia Rembrandta. Chyba w żadnym innym muzeum zwiedzający nie ma szansy poczuć się tak blisko aktu tworzenia słynnego artysty. W rogu pokoju stoi komoda z farbami. Wygląda tak, jakby mistrz dopiero co wyciągnął z niej paletę lub pędzel. W sąsiedniej pakamerze Rembrandt gromadził najróżniejsze przedmioty, które czasem odwzorowywał na płótnie. W zbiorze kuriozów są rzeźbione figurki, włócznie, wypchane zwierzęta. W przybudówce urządzono stałą wystawę grafik Rembrandta. Wracamy na plac muzeów. Niedaleko Rijksmuseum wznosi się nowoczesny gmach Muzeum Van Gogha. Budowlę zaprojektował jeden z najwybitniejszych holenderskich artystów, Gerrit Rietveld. Muzeum tętni życiem. Co piątek odbywają się tu różnego rodzaju imprezy, koncerty, przedstawienia taneczne i teatralne. Placówkę oddano do użytku w 1973 roku. Trafiło do niej prawie 2000 obrazów i grafik Van Gogha. Oprócz nich goszczą tu wystawy czasowe poświęcone sztuce XIX wieku. Na drugim końcu placu muzeów, naprzeciwko Rijksmuseum, Mekkę mają wielbiciele muzyki klasycznej. Koncert Hebau jest jedną z najbardziej renomowanych sal koncertowych Europy. W ciągu roku odwiedza ją bagatela ponad 800 tysięcy melomanów. Sama budowla, oddana do użytku w 1888 roku, uchodzi za dzieło architektury neoklasycystycznej. Jego scena odznacza się doskonałą akustyką. Koncert Hebau jest siedzibą słynnej Królewskiej Orkiestry, w której występują gościnnie najlepsi muzycy świata. 10 minut drogi piechotą z dzielnicy muzeów dzieli nas od głównego wejścia do Vondelparku. Ulubiony park Amsterdamczyków nosi imię Josta van den Vondela, jednego z czołowych poetów XVII-wiecznej niderlandzkiej literatury. Ze swoimi 48 hektarami jest największym obszarem zielonym w obrębie miasta. Wytyczono go w 1865 roku na bezużytecznych bagniskach, finansując ze środków bogatych amsterdamskich mecenasów. Projektanci parku zainspirowali się wzorcami angielskimi. Zamiast regularnych, uporządkowanych form, postawili na żywioł i różnorodność krajobrazową. W tej wspaniałej scenerii spacer staje się przygodą, zwłaszcza latem, gdy na tutejszej estradzie odbywają się przedstawienia teatralne, a na alejkach pojawiają się uliczni artyści. Do Vondelparku przylega Muzeum Filmu, prawdziwa gratka dla kinomanów. Jeszcze więcej wrażeń i zachwytów, zwłaszcza u płci pięknej, wzbudzi wyprawa na Uilenburgengracht, Gassen Diamonds. To jedna z najbardziej renomowanych szlifierni diamentów w Amsterdamie. Obecna fabryka działa od zakończenia II wojny światowej, ale tradycje rodzinnego fachu sięgają 4 wieków wstecz. Amsterdam stał się światowym centrum handlu diamentami i ich obróbki w XVII wieku. Historię tej profesji można prześledzić przy fabrycznym muzeum. Można tu też podejrzeć szlifierzy przy pracy, no i obejrzeć z bliska cenne kamienie. Every diamond is like a piece of wood, a piece of tree, which has hard parts and softer parts. Now it. Die mogen we nog ontdekken.
halach, szlifiernie słychać co najmniej 25 języków. Przewodnicy wycieczek wprowadzają swoich podopiecznych w fascynujący świat diamentów. Nie może zabraknąć krótkiego wykładu na temat technik szlifowania, w tym słynnego Gasset-Facettenschliff. Panie patrzą z zachwytem, panowie z lekkim niepokojem, bądź co bądź, przy pracowni działa również sklep. Ten okaz kosztuje okrągłe 350 tysięcy euro. O autentyczności zaświadcza stosowna sygnatura. Ta kolekcja jest warta ponad 2 miliony euro. Potencjalni sponsorzy wolą czym prędzej wracać do portu. Sluiswacht to zabytkowa wartownia przy śluzie z 1695 roku. Wkrótce po postawieniu zaczęła się pochylać na grząskim gruncie. Stoi na słowo honoru. Dopóki zanurzona część pali pozostaje pod wodą i nie ma kontaktu z powietrzem, będzie trwała. Dziś w Sluiswacht mieści się kawiarnia zwana przez bywalców brązową od dymu tytoniowego, który od 300 lat osadza się na jej drewnianych ścianach. Z daleka widać futurystyczną bryłę Muzeum Nauki i Techniki Nemo. Po drodze, w Osterdoku, natrafiamy na wierną replikę żaglowca Amsterdam. 700-tonowa fregata była flagowym statkiem wielkiej floty Zjednoczonej Kampanii Wschodnioindyjskiej. Swój pierwszy rejs odbyła zimą z 1748 na 49 rok. Do budowy żaglowca wykorzystano starannie wyselekcjonowane, najtwardsze gatunki drewna. Nie oszczędzano także na takielunku i uzbrojeniu. Z takim wyposażeniem Amsterdam mógł stawić czoło każdej pirackiej jednostce. A jednak Amsterdam nie popływał długo. Podczas kolejnego rejsu zatonął przy angielskim wybrzeżu. Oryginał budowano 6 miesięcy, współczesna rekonstrukcja zajęła 6 lat. Efekt jest jednak imponujący, a dzięki statystom na pokładzie turyści mogą łatwo wyobrazić sobie, jak wyglądało życie marynarzy na legendarnym żaglowcu. Kształt gigantycznego statku nadano interaktywnemu Muzeum Techniki Nemo. Twórcą niezwykłej budowli jest włoski architekt Renzo Piano. Muzeum, ochrzczone imieniem bohatera powieści Juliusza Verna, to raj dla miłośników techniki od lat 5 do 105. Dzięki nowoczesnym interaktywnym prezentacjom każdy może się poczuć jak naukowiec na tropie epokowego odkrycia lub wynalazku. Wszystkiego można dotknąć, wypróbować, przetestować. Zjawiska fizyczne, procesy chemiczne, prawidła rządzące architekturą są tu dużo łatwiejsze do zrozumienia niż w szkolnej ławce. Rodzice także nie będą się nudzić, zwłaszcza ci, którzy o mikro- i makrokosmosie wiedzą mniej niż ich pociechy. Ekspozycje są rozlokowane na 5 kondygnacjach. Sztab przewodników pomaga przy eksperymentach i niestrudzenie odpowiada na setki pytań. Tutaj wolno wszystkiego dotknąć, nie tak jak w pracowni chemicznej w szkole. W wirtualnym świecie kapitana Nemo nie ma zakazów i ograniczeń. Nareszcie można puścić wodze fantazji. Nigdzie indziej nauka i technika nie są tak intrygujące jak tutaj. Na najwyższym piętrze można wyjść na świeże powietrze.
Piazza, niczym pokład gigantycznego statku, zaprasza pasażerów na chwilę wytchnienia, jakże potrzebną po takiej ilości wrażeń. Latem taras zamienia się w piaszczystą plażę. Z dachu rozciąga się wspaniały widok na miasto na wodzie. Widać stąd także budynek Narodowego Muzeum Morskiego. Pierwotnie mieścił się w nim arsenał marynarki wojennej. Admiralicja zarządziła wyprowadzkę w 1973 roku. Dziś w zbiorach muzeum znajduje się największa na świecie kolekcja łodzi. Chronologiczna ekspozycja daje wyobrażenie o tym, jak wielką potęgą na morzach i oceanach była swego czasu Holandia. Ekspansja małego kraju nad Morzem Północnym rozpoczęła się tutaj, w tak zwanym Porcie Wschodnim. Gdy epoka handlu i podbojów dobiegła końca, port podupadł. Z letargu wyrwali go dopiero współcześni urbaniści. W latach 90. XX wieku życie tchnął weń Rem Koolhaas, stawiając tu szklaną bryłę sali koncertowej Muziekgebouw. Z wody najlepiej widać efekt zwycięskiej walki Amsterdamczyków z morzem. Na wyrwanych mu kawałkach ziemi wyrastają nowoczesne budowle. W dobudówce Muziekgebouw swinguje jeden z najsłynniejszych jazzowych klubów świata, Beamhuis. I znowu plac budowy na wydartej morzu ziemi. Rozrastające się miasto jest nienasycone przestrzenią. Na sztucznych wyspach i półwyspach powstało już ponad 8 tysięcy mieszkań. Borneo Island, w przeciwieństwie do wielu innych nowych kwater, dość rozrzutnie poczyna sobie z drogocennym areałem. Zabudowa jest niska, metraże spore, każdy lokator ma do dyspozycji obszerne balkony i lodżie. Na Java Island naprzeciwko też nie najgorzej pod tym względem. Sporo zieleni, mnóstwo kolorowych sklepów. W zabudowie wyróżnia się rezydencja The Well, szary apartamentowiec zwieńczony oryginalnym dachem. Java sąsiaduje z inną sztuczną wyspą KNSM. Wizytówką jej nowoczesnej architektury jest budynek Barcelona. W kompleksie znajduje się 300 mieszkań zgrupowanych w dwóch półokrągłych blokach. Są one połączone gigantyczną kratą. Wraz z nią ograniczają owalny, przestronny i nasłoneczniony dziedziniec. Wyspę przecina w poprzek reprezentacyjny bulwar. Jednym z najmodniejszych miejsc do zamieszkania jest kompleks Pireus, przypominający bardziej monumentalną rzeźbę niż dom. Mieści się w nim 300 mieszkań. Do tego dochodzą ogrody zimowe, lodżie i atelier. Apartamentowiec, dzieło współczesnej architektury, jest dziełem spółki projektantów Kolhof & Rapp. Półwysep Sporenburg i Borneo Island łączą dwa mosty odmalowane na czerwono. Obie stalowe przeprawy o rozpiętości ponad 90 metrów stworzył architekt Adrian Gyze. Jego dzieło zostało uhonorowane w 2002 roku prestiżową nagrodą Footbridge Award. Centralny niższy most służy rowerzystom i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Położony wyżej, most dla pieszych, wije się jak wąż, stąd jego przydomek Pytonbruch.
A więc to jest najwyżej położony most. No nie, najwyższy to on nie jest, ale możemy do niego wygodnie dotrzeć łodzią. Poza tym znamy tylko ten. Kiedy zacząłeś skakać? Przedwczoraj był dla mnie pierwszy raz. Wodna aleja Skip-Stimmermann-Strat. Mieszkańcy mieli tutaj prawo sami zadecydować o wyglądzie swoich domów, dobierając plany wedle własnego uznania. Wracamy do historycznej części Amsterdamu. Wąskie uliczki ustępują bardziej okazałym, strzeżonym przez drewniane wieże obronne. Przed nami Oude Kerk, bodaj najsłynniejsza budowla miasta. Oude Kerk, czyli Stary Kościół, jest najstarszą świątynią w Amsterdamie. Badacze zakładają, że powstał w połowie XIII wieku. W kolejnych stuleciach był sukcesywnie rozbudowywany. Swój obecny kształt zawdzięcza gruntownej przebudowie w XVII wieku. W miarę przybywania przybudówek zmieniał się charakter Oude Kerk. Przez pewien czas mieściły się w nim hala targowa i przytułek dla ubogich. Także dziś świątynia otwiera swoje wrota na świeckie przedsięwzięcia, tak jak wystawa World Press Photo Show. Pod dostojnymi murami na próżno szukać uduchowionej atmosfery. Kawałek dalej figura Belle, słynnej amsterdamskiej kurtyzany, wskazuje drogę do przybytku grzechu osławionej dzielnicy czerwonych latarni. Najstarsza profesja świata zadomowiła się w Amsterdamie już w XIII wieku. Choć jest zalegalizowana w całym mieście, większość domów publicznych i seks-shopów działa właśnie tutaj, między Central Station, Nieuwenmarkt i Damen. W dzielnicy czerwonych latarni, w oświetlonych parterowych oknach prostytutki wdzięczą się do potencjalnych klientów. Tutaj noc staje się dniem. Siedlisko grzechu jest magnesem nie tylko dla samotnych mężczyzn. Przychodzą tu na spacery małżeństwa i pary, czasem całe rodziny. Cóż, jakby nie było, ta dzielnica jest znaną na całym świecie atrakcją turystyczną. Choć frywolny biznes zasila kasę miejską milionami euro, w ostatnich latach władze miasta patrzą na osławioną dzielnicę mniej przychylnym okiem. Już do 2012 roku ma ona zmienić swoje oblicze. Z siedliska płatnej miłości i palarni haszyszu w ekskluzywną strefę handlową z eleganckimi butikami, restauracjami i barami. Takie przybytki mają zniknąć stąd na zawsze. Na szczęście Amsterdam ma do zaoferowania przyjezdnym znacznie więcej atrakcji niż świecące czerwonymi neonami witryny. Atrakcji szlachetniejszej proweniencji. Nie chodzi bynajmniej tylko o nobliwe muzea i zabytki. Amsterdamczykom trudno odmówić wyobraźni, fantazji i ochoty do zabawy. Oto atrakcja jedyna w swoim rodzaju. Bar lodowy, do którego mimo rozgrzewających trunków lepiej nie wybierać się bez płaszcza i rękawiczek. Wysokoprocentowe napoje są serwowane w szklankach z prawdziwego lodu. Przyzwyczajeni do popijania długimi łykami szybko zmieniają swe upodobania. Od szklaneczki czy kufla można sobie odmrozić palce. Temperaturę podgrzewa wprawdzie barwna iluminacja, głośna muzyka, alkohol, nade wszystko zaś ceny drinków. Jeśli marzniemy nadal, pozostaje alternatywa. Kolejny drink albo wymarsz w nieco cieplejsze miejsca nocnego Amsterdamu. A może znowu na wodę. Z pokładu łodzi oświetlonej płomykami świec miasto wydaje się jeszcze piękniejsze, na pewno zaś bardziej romantyczne niż za dnia. Amsterdam to miasto, które nigdy nie zasypia. To metropolia otwarta na świat, wyrozumiała dla wszelakiej inności, tętniąca życiem, tolerancyjna i liberalna. W Wenecji Północy spełniają się ponoć wszystkie marzenia.
Opracowanie wersji polskiej De Agostini Polska. Czytał Maciej Gudowski.